Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, panie wojewodo. Dzień dobry, witam pięknie. Dzisiaj mamy w Opolu wizytę minister Anny Zalewskiej, minister edukacji. Jaki program? Och, program jest bardzo napięty, bo muszę powiedzieć, że wyjątkowo ważna data dla województwa opolskiego z dwóch powodów. Po pierwsze, że dzisiaj właśnie pani minister Zalewska inauguruje cykl 16 konferencji, kongresów zawodowych. U nas po raz pierwszy. U nas po raz pierwszy, dlatego to jest takie ważne. U nas po raz pierwszy, a będziemy rozmawiali o promocji szkolnictwa zawodowego. Wiadomo, że jest to konik pani minister Zalewskiej i że na szkolnictwo zawodowe postawiła w ramach reformy oświaty i dzisiaj możemy potwierdzić, że ten pomysł, ta inicjatywa, aby dodać znowu splendoru szkolnictwu zawodowemu, przynosi efekty. Dzisiaj będziemy pokazywać, pani minister będzie pokazywała, jakie zmiany zaszły w ramach prawodawstwa polskiego i to nie tylko w ramach ustawy o szkolnictwie, ale te zapisy, które dotyczą szkolnictwa zawodowego, dotyczą również zmian aż w 36 ustawach. Różnych innych. I jako taką ciekawostkę, na pewno pani minister będzie o tym mówiła, ale jako taką ciekawostkę powiem, że wszystkie te zmiany, które zostały wprowadzone właściwie bez jednego głosu sprzeciwu. I to oznacza, że były to propozycje trafne, to były propozycje oczekiwane i tak naprawdę szkolnictwo zawodowe będzie się mogło rozwijać. Ale dzisiaj olbrzymi kongres, na który zostało zaproszonych 350 osób, które potwierdziły swoją obecność i będą dzisiaj na kongresie. Dzisiaj będą umowy z pracodawcami podpisywane. Dzisiaj pani minister będzie opowiadała o tym, jak widzi perspektywę szkolnictwa zawodowego. Bo to jest trochę powrót do normalności, bo był taki moment, kiedy wydawało się, że będziemy mieli samych magistrów, z których połowa pracuje na kasie w Biedronce, tak, a nie ma hydraulika. Dokładnie tak. To jest powrót do normalności, do szacunku dla zawodów, dla rzemieślników. Złota rączka tak zwana. Złota rączka, ale to też jest taka czujność, powiedziałabym, dydaktyczna. Czujność polegająca na tym, że się wsłuchuje w słowa pracodawców, rzemieślników, w słowa rynku się wsłuchuje, jakie zawody są potrzebne. Dla przykładu będzie trochę nowych zawodów w ramach tej reformy. Między innymi pojawi się technik programista. My przywykliśmy mówić informatycy, ale nawet tak szeroki zakres jak informatyka, no, dzieli się i teraz dzisiaj są potrzebne właśnie technicy programiści. A ta druga okazja dzisiejsza? Ta druga okazja jest wyjątkową okazją. Dzisiaj 1 marca, a więc Dzień Żołnierzy Wyklętych tutaj w Opolu. Ten dzień jest szczególnie ważny z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że tutaj przecież odkryto szczątki całego przecież, całej grupy Bartka. Tutaj się przecież te wszystkie prace w Barucie i Starym Grodkowie odbywały. Ale pamiętajmy, że inicjatywa, by dzień 1 marca był dniem żołnierzy wyklętych, pochodzi stąd, z Opola. W 2009 roku, pamiętajmy, 10 lat temu, ówczesny prezydent Opola, pan Arkadiusz Karbowiak, zaproponował, by ten dzień, właśnie 1 marca, był dniem żołnierzy wyklętych. To właśnie tutaj w Opolu powstał pierwszy pomnik żołnierzy wyklętych, więc dla nas, dla Opola, jest to data szczególnie ważna i dzisiaj będziemy to świętowali. Już od godziny 11:00 wielkie uroczystości. Zapraszam wszystkich państwa, po pierwsze na uroczystości. Na pewno tak, będziecie państwo relacjonowali. Dla tych, którzy nie będą mogli być o 11:00 w Urzędzie Wojewódzkim, dla tych, którzy pracują, nie będą mogli być o 11:00, zapraszam na mszę o godzinie 16:00, a ci, którzy również na 16:00 nie zdążą, zapraszam bardzo serdecznie właśnie pod pomnik żołnierzy wyklętych na Placu Wolności o 17:30. No i dodajmy, że dzisiaj Arkadiusz Karbowiak buduje Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Warszawie. Tak, i myślę, taka kropka nad i. Kropka nad i, to jest honorowanie długiej drogi. Ona nie była wbrew pozorom łatwa o to, by zawalczyć o ten dzień, o świętowanie żołnierzy niezłomnych. Pamiętajmy, że w tych trudnych, czarnych czasach tych żołnierzy, tych ludzi skazywano wedle paragrafu, tego samego paragrafu, z którego skazywano hitlerowców, zbrodniarzy wojennych.
Pani wojewodo, wczoraj był konwent starostów, rozmawiali o szpitalach powiatowych, była pani na tym konwencie. Oczywiście. Jakie wnioski? Jakie wnioski? Ja bym powiedziała, że bardzo konstruktywne wnioski. Przede wszystkim zinwentaryzowaliśmy sytuację. Były trzy strony, czyli moja strona rządowa, ja byłam, była pani dyrektor Cyganiuk, dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia, no i oczywiście państwo starości, był pan marszałek także. I rozmawialiśmy, co zrobić, żeby różne deficyty, przecież dostrzegamy, że nie tylko, że są deficyty, nie tylko, że są braki, ale gdzieś nam w niektórych miejscach ta ochrona zdrowia szwankuje. A ponieważ jesteśmy województwem najmniejszym w Polsce, mamy też tym samym najmniejszą liczbę na przykład szpitali, mamy najmniejszą liczbę powiatów, 12. Przecież jesteśmy w stanie naprawdę w 12 czy 13 się dogadać i powinniśmy to uczynić. Ja zinwentaryzowałam sytuację, przedstawiłam mój ogląd sytuacji, ja pokazałam liczby, ja pokazałam fakty, dane finansowe pokazała pani dyrektor Cyganiuk, a starostowie mówili, jakie mają praktyczne problemy. I ja uważam, że przy tym okrągłym notabene stole wczoraj spotkaliśmy się w jednym punkcie, a mianowicie jest taka propozycja, by wspólnie usiąść do koncepcji optymalizacji ochrony zdrowia. Czy to będzie na poziomie tych 12-13 podmiotów? Zobaczymy. Czy na poziomie subregionu? Bo oczywiście, że łatwiej się będzie dogadać dwóm, trzem powiatom sąsiadującym i być może powinno się zacząć od tego. Najważniejsze, że fakty zostały położone na stole i teraz mamy obraz sytuacji na Opolszczyźnie i jest chęć do tego, żeby pracować. No wczoraj Krystyna Ciemniak, szefowa Związku Pielęgniarek, Forum Związków Zawodowych, mówiła o tym, że kiedyś byłaby temu przeciwna, ale dzisiaj już widzi, że gdyby się część oddziałów polikwidowało, czy przekształciło w sąsiednich szpitalach, tak, to byłoby nawet łatwiej z kadrą, bo nie byłoby braku lekarzy, braku pielęgniarek. Tak, z panią Krystyną Ciemniak wielokrotnie rozmawiałyśmy, istotnie nawet tutaj rację mi oddała, ponieważ ja już od 3 lat mówię o tym, że trzeba się zastanowić, czy w takim małym województwie jak województwo opolskie 29 szpitali to jest właściwa liczba. Jak ja mówię, że mamy na Opolszczyźnie 29 szpitali, to wszyscy się zastanawiają, a gdzie te szpitale są i jak to jest, że mamy trudności z dostępem. Wczoraj bardzo ładnie pokazaliśmy, że nie jest problem w pieniądzach. Naprawdę nie jest problem w pieniądzach. W organizacji i braku kadry. Gdyby rzeczywiście skoncentrować niektóre zasoby szpitalne, oddziałowe, to wtedy byśmy mieli trochę więcej kadry pielęgniarskiej, trochę więcej kadry specjalistów i trochę więcej zasobów tak zwanych infrastrukturalnych, no mówiąc krótko, sprzętu, na którym się robi na przykład badania. No i tu potrzebna jest tylko dobra wola starostów. Dobra jako wola organów starostów. Prowadzących. Tak, no najlepszym przykładem jest być może ten przykład związany z położnictwem, bo to są twarde liczby. Jeżeli na oddziale położniczym jest 280 porodów w ciągu roku, to proszę państwa... Nawet nie jeden dziennie. To czy zasadnym jest utrzymywanie całego tego potencjału, który tak naprawdę się marnuje? Czy nie lepiej pomyśleć właśnie o koncentracji na rzecz przekształcenia tego oddziału być może w bardzo dobrą ginekologię? Bo nie chodzi o to, żeby marnować cały potencjał. Chodzi o to, żeby znaleźć pomysł na to, jak optymalizować potencjał, który się posiada. Może położnictwo powinno być w innym powiecie, ale za to niech będzie tam bardzo dobra ginekologia. Dzisiaj bardzo wiele kobiet skarży się na różne przypadłości intymne. Wiemy o tym, że mamy z tym naprawdę duży problem. Ja uważam, że jest to nisza dla wielu oddziałów. Idźmy w tym kierunku. Mówimy o internistycznych łóżkach. To też jest problem. To jest problem, ale wiemy, dlaczego też jest problem. Dlatego, że pacjenci, którzy są zdiagnozowani internistycznie, tak naprawdę proces terapeutyczny się zakończył, dalej nie mają gdzie, że się tak wyrażę, zostać przekazani, by ten proces już tylko i wyłącznie opiekuńczy dokończyć. Co to znaczy? Brakuje nam właśnie miejsc zolowskich, jak my to mówimy. Więc może część tych oddziałów internistycznych przekształcić właśnie w oddziały zolowskie, a może je po prostu dodać, zorganizować. Ale to jest oczywiście dylemat wielki organizacyjny dla państwa starostów, bo to oni są właścicielami. Gospodarzami szpitali. Tak, właścicielami szpitali. To jeszcze jeden wątek zdrowotny. Pielęgniarki. Tak. Renata Roman-Dzido, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego.
ma pomysł na pewną zmianę tego rozporządzenia związanego z limitami pielęgniarek. Wiem, że zwróciła się między innymi do pani, żeby to przekazać ministrowi. To jest dobry pomysł? Ja dostałam od pani prezes taką koncepcję, rekomendację, by te limity, które są dzisiaj wprowadzone rozporządzeniem od 1 stycznia, ja tylko przypomnę, że na jedno łóżko ma przypadać 0,6 pielęgniarki. Proszę wybaczyć, że to tak brzmi. Przy łóżkach tak zwanych zabiegowych, ostrych... 0,7 pielęgniarki. Środowisko pielęgniarek twierdzi, że jest to właściwie perfekcyjnie zbudowana norma. Zresztą ona była konsultowana od wielu lat, zaakceptowana w lipcu ubiegłego roku. I dobrze, takie jest stanowisko środowiska pielęgniarskiego. Natomiast środowisko menadżerów twierdzi, że należałoby uwzględnić już również asystentów medycznych, że należałoby uwzględnić również ratowników medycznych przy tym. I właśnie na tym się skupia rekomendacja pani prezes Rumandzido. Ja obiecałam i tak uczynię, że tę rekomendację przekażę do Ministerstwa Zdrowia. Na pewno pan minister się nad tym pochyli i na pewno będzie ona podlegała analizom. Jakie będą wnioski z analizy, to się zobaczy, to zobaczymy, bo to jest przyszłość. Natomiast ja muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o te normy pielęgniarek, to na terenie województwa opolskiego po raz kolejny widać, jak w soczewce, że jakby liczba pielęgniarek, która jest zarejestrowana w Izbie Pielęgniarek i Położnych, przewyższa jakby potrzeby wynikające te z norm. Czyli znowu kwestia organizacyjna. Właśnie. Kwestia organizacji z jednej strony, ale z drugiej strony godnej płacy, bo ja mam świadomość, że pielęgniarki, które być może są na rynku, ale niechętnie przyjdą do pracy ciężkiej na oddziałach szpitalnych i do pracy mało płatnej. Więc teraz musimy się zastanowić, jak uczynić z jednej strony zadośćuczynić normom, które zostały wprowadzone i je realizować na oddziałach, ale z drugiej strony tym osobom, które będą tam pracować, godnie płacić. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj wicewojewoda Wioleta Porowska. Drugiej części rozmowy można posłuchać w internecie, można zobaczyć i właśnie posłuchać na naszej stronie radiopole.pl. Pani wojewodo, to jest jeden temat, polityka. To jest temat, który wraca jak bumerang. Ruch Autonomii Śląska od dobrych kilkunastu lat rzuca takie postulaty, by odtworzyć województwo górnośląskie w takich historycznych granicach, czyli tak naprawdę przyłączyć dużą część Opolszczyzny do województwa śląskiego. Mamy znowu takie oświadczenie, świeże zupełnie sprzed paru dni. Mój stosunek do takich koncepcji, które, tak jak pan powiada, od kilkunastu lat się pojawiają, ale w pewnym interwale. One się pojawiają wtedy, kiedy zbliżają się wybory. Widocznie jest to bardzo chwytne hasło do pewnej części naszego społeczeństwa. Twórzmy województwo górnośląskie. Czy w województwie śląskim, bo u nas ono specjalnie nie jest przyjmowane dobrze. Nie jest przyjmowane, takie mam wrażenie, tak, nie jest przyjmowane dobrze. Gdybym ja miała ironizować na ten postulat, to powiedziałabym dobrze, odtwórzmy województwo górnośląskie historycznie, ale historycznie to Opole było stolicą województwa górnośląskiego. Gdybym miała 800 lat, Katowice tam 100 z ogonkiem. Dokładnie. Gdybym miała ironizować, to bym powiedziała właśnie to. Ale gdybym miała powiedzieć poważnie, to bym powiedziała w ten sposób. Niepotrzebne są nam żadne ekstremistyczne ruchy. Niepotrzebne są nam żadne rewolucje. Niepotrzebne są nam żadne niepokoje i swary budowane na absolutnie futurystycznej, dzisiaj abstrakcyjnej, niepotrzebnej idei. Zarówno województwo śląskie, które dzisiaj boryka się jednak z pewnego rodzaju problemem tego, iż jest olbrzymie i jednak zbudowane, sklejone z kilku obszarów o różnej tożsamości. No, Częstochowa, Bielsko-Biała, Sosnowiec, to nie są Katowice. Śląskie rejony. Dokładnie. I dzisiaj to jest jednak problem, by tworzyć wspólną tożsamość dla województwa górnośląskiego. Jestem przekonana, że nikt rozsądny na Górnym Śląsku nie myśli o tym, żeby naprawdę przyłączyć tereny, które znowuż mają inną tożsamość z jednej strony, a z drugiej strony pokazały, udowodniły, że mają silną wolę walki o swoje województwo. Pamiętamy, przy okazji reformy. Dokładnie, pamiętamy, jak przy okazji reformy staliśmy wszyscy na granicy naszego województwa, trzymaliśmy się za ręce, pokazaliśmy jednym wspólnym ludzkim kordonem, że nie damy naszego województwa, nie oddamy. Czy mamy jeszcze raz to samo udowadniać? Po co nam to? Dzisiaj budujmy siłę województwa opolskiego, a robimy, wydaje mi się, to dosyć skutecznie. Pokazujemy, że naprawdę województwo opolskie jest w stanie zaproponować całemu krajowi, gospodarce, sprawom społecznych, kulturze, na wszystkich obszarach, o jakich pomyślimy, bardzo wiele. Nawet to, że dzisiaj jest 1 marca i przypominamy, że inicjatywa świętowania Dnia Wyklętych pochodzi stąd, z Opola, to też jest asum do tego, by powiedzieć, że my mamy wiele do zaproponowania. Górny Śląsk ma swoją tożsamość, ma swoje walory, ma też swoje problemy, z którymi musi sobie radzić. Każde z nas niech funkcjonuje w dobrosąsiedzkich relacjach. Narodowy Spis Powszechny pokazał,
pokazał, że mamy mniej więcej 100 tysięcy osób, które się uważają za Ślązaków, ale to jest 10% mieszkańców województwa. Pozostali jakby, no, to są potomkowie Kresowian, Polaków, którzy tu przyjechali po 1945 roku, więc tu nie ma tożsamości górnośląskiej. Nie ma tożsamości górnośląskiej. Powiem więcej, że my jesteśmy świadomi tego, że to województwo kiedyś, Drzewie Górnośląskie ze stolicą w Opolu, tak funkcjonowało. Ale dzisiaj niech pan zapyta osobę na ulicy, czy ma wiedzę, jak wyglądało kiedyś województwo górnośląskie. No, poza historykami pewnie nikt. Dokładnie. My w ogóle nie czujemy takiej idei górnośląskiej. Ja powiem więcej, że ten spis, do którego się pan odwołuje, ja jestem przekonana, że dzisiaj, gdyby to samo pytanie zadać, to odpowiedź byłaby dla o wiele mniejszej populacji. Jestem przekonana, że to nie byłoby 100 tysięcy ludzi, ale może 90, może 80. Dzisiaj przecież toczą się dyskusje w ramach samej mniejszości niemieckiej. Jakie są idee mniejszości niemieckiej? No, mniejszość dzisiaj niemiecka też nie chce Górnego Śląska. Absolutnie całego nie chce, ale mówię o tych ideach mniejszości niemieckiej, bo jakby z tego matecznika wywodzi się też dużo Ślązaków, którzy mówią o sobie, że jesteśmy Ślązakami, więc to jest zbyt skomplikowana, niuansowa, subtelna sprawa, żeby tak toporem rzucać koncepcję, no to się łączmy. No to może tak kpiłam przed chwileczką. Myślę, że nic z tego nie będzie. Ja jestem przekonana, że nic z tego nie będzie, że to są hasła, które no, nie przynoszą popularności w dużej grupie wyborców. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była dzisiaj wicewojewoda Wioleta Porowska. Dziękuję pięknie. W cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.